Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no dzisiaj już ostatni raz chyba dyskutujemy nad rolą Państwowej Komisji Wyborczej przy tych wyborach prezydenckich. Ja chciałbym zapytać Pana przedstawiciela wnioskodawców. Ostatni raz już mamy szansę rozmawiać w ten sposób. Proszę powiedzieć szczerze Polkom i Polakom, co stoi tak naprawdę za proponowanym przez Was podpisem i czemu prawdopodobnie, bo widzę już po minach posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości, będziecie głosować przeciwko poprawce Senatu. Będziecie chcieli odrzucić poprawkę Senatu. Więc chciałbym zapytać, jak to jest, że tak łatwo pozbywacie się wiodącej roli Państwowej Komisji Wyborczej? Pani Marszałek na podstawie uchwalonej sejmowej ustawy będzie tylko się zasięgała opinii, a Senat wzmacnia tę współpracę Pani Marszałek z Państwową Komisją Wyborczą i zachęcamy do tego, żeby w porozumieniu, ale nie zasięganie opinii, w porozumieniu te dwa organy konstytucyjne muszą ze sobą ściśle współpracować. Dziękuję, panie pośle.